Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Halo, Sapcia? Nie mów do mnie, Sapcia. Wiesz, że nienawidzę tego zdrobnienia i wcia. Dobra, to mamy 1-1. Mów, jak się czujesz. A świetnie. Jeszcze mam kilka siniaków na piersiach i trochę pod okiem, ale poza tym fantastic mon. Jezus Maria, siniaki na piersiach? Nie no, weź. To jeszcze po wypadku przecież. Po poduszce i pasach. Ale przecież minęły już 3 tygodnie. Nawet 4. A co z samochodem, naprawiłaś? Tak, dość sprawnie poszło. Słuchaj, ale muszę ci coś powiedzieć. Jestem umówiona za tydzień z ministrem na kolację. Z tym, co cię potrącił? On jest wprawdzie w randze wiceministra, ale wiesz, zaprosił mnie do bardzo porządnej paryskiej restauracji. Iwona, a Adam o tym wie? A przepraszam, a dlaczego ja mam się Adamowi spowiadać? Nie, no jasne, tak tylko zapytałam. Prawdę mówiąc, Adam ujął mnie tą swoją opiekuńczością nad tobą. Przecież on się tam dwoił i troił po tym w twoim wypadku. Stłuczce. Aha, jak Adam to stłuczka, a jak minister to wypadek. Nie łap mnie za słówka. Ale rzeczywiście Adam latał przy mnie jak kot z pęcherzem. Jak wiesz, nie jestem przyzwyczajona do takiego męskiego dobrostanu. No więc wygoniłam go z powrotem do Londynu. A wiem od Krystyny, że on się strasznie przejął twoim wypadkiem. Stłuczką? I dzwonił nawet do matki, żeby dowiedzieć się, z czego robić te okłady na potłuczenie. Czyli Krystyna też mnie leczyła? No nieźle, nieźle. Ale to dobry chłopak. O, nareszcie zauważyłaś, że to chłopak. Jakbyś się bardzo postarała, to mógłby być twoim synem. Sapcia, bez jaj. Adam jest ode mnie tylko dyszkę i ciut młodszy. Dobrze, zostawmy to już. Czy ty mi możesz powiedzieć, po co spotykasz się z tym ministrem? A jeszcze nie wiem. Definitywnie facet ma wobec mnie i mojego samochodu ciężkie poczucie winy, więc dam mu trochę o siebie pozabiegać. No ale jak pozabiegać? W sensie, że knajpa, do której mnie zaprosił, to nie na każdą kieszeń, to co mam nie skorzystać? A poza tym, nigdy nie wiadomo, do czego taka znajomość może się przydać. Nie, no jasne, tylko... Oraz mój minister jest naprawdę ciekawy. Wczoraj na przykład dzwonił z Nowego Jorku, bo akurat spotyka się tam ze swoim partnerem w sprawie jakiejś wystawy. Poczekaj, siostra. Kilka pytań. Co to znaczy mój minister? Nie łap mnie za słówka. A po drugie, jak to dzwonił do mnie wczoraj? No wiesz, on po tym wypadku codziennie dzwonił. No i trochę o sobie opowiadał i o swojej pracy też. W każdym razie jest aktualnie w Nowym Jorku i mówił, że jest przerażony podziałami politycznymi. Mówiłaś, że to minister kultury, a nie politolog. No ale sama przyznaj, że to co się dzieje z amerykańskim społeczeństwem od czasu pierwszej prezydentury Trumpa to masakra. Słucham?
Przecież Trump to jedyny człowiek, który ma odwagę mówić, co myśli. I tylko on może wyprowadzić ten kraj z kryzysu. Trump i myśli? Bo chyba się przejęzyczyłaś. Jezu, jak to dobrze, że nie możesz głosować. Mylisz się, sister. Mogę. Jestem już naturalizowaną obywatelką. I nie mogę doczekać się 5 listopada. Ja pierniczę. Proszę, nie mów, że będziesz głosować na tego mizogina. Będę. I nie tylko ja. Mój patel też. I z tego, co wiem, to John Krystyny i jego siostra Kaśka i Piotr Świętoch. Na szczęście nie wszystkich ich znam. No to jeszcze ci powiem, że cała chicagowska Polonia będzie głosować na Trumpa. No w to ja już ci nie uwierzę. Adam często rozmawia z siostrą i mówi zupełnie coś innego. A ja tylko drżę, żeby Trumpowi się nic nie stało do czasu wyborów. Jak widzisz, demokraci są gotowi na wszystko. Cześć, siostra. Czym ty się ujarałaś? Oj, nie kpi. Wpłaciłam sporo pieniędzy na jego kampanię i mam nadzieję, że to dobrze zainwestowane pieniądze. Słucham? Przecież ty brzmisz, jakbyś do sekty wstąpiła. To ja cię od kilku lat próbuję przekonać, żeby rodzicom pomnik na cmentarzu postawić, na co ty nigdy nie masz kasy. A teraz mi mówisz, że dałaś pieniądze na Trumpa? God save him for America, to make America great again. W imię Ojca i Syna. No nareszcie po staremu. No ale co po staremu? No twoja matka, Godoze, nareszcie w tym starym składzie. Tylko rodzina. Mamo, czasy, kiedy kormiłaś obiadem tylko wuja i mnie, dawno się skończyły, okej? Okay? No niedługo będziesz miała więcej gębów do wykormienia, jak ten twój Chrystus przyleci. Nie za twoje kormię. No ale przecież nie z tej twojej emerytury. Mamo, wuju, dejcie już spokój. Moja Mira zaraz przyjedzie, to chociaż przed nią byście się nie kłócili. Godoze, ona to jest rodzina, to się chować nie będziemy. No właśnie. No chociaż z tym zeście zgodni. O, o wilku mowa. Zawsze gadała, że ona bardziej wilk jak czerwony kapturek. Dzień dobry wszystkim, witajcie. No chodź tu ku mnie, dawaj Haga. A witajcie wuju Dzianie. No i jak ten baby shower mi uruś? A pięknie, dziewczynka będzie już za miesiąc. A u kogo ten baby shower? A czemu nie u was? U Walusiów? Chodź tu, siadaj tu koło mnie, zaraz Kaśka będzie obiad podawać. A ty co, ręce wyciągasz? Ona męża mo, tu nie koło niego siada. A poza tym, sama nie będę podawać. Ona jest młoda kobieta. Niech mi idzie pomóc. Sure, zaraz to ogarniemy, pani Kaśko. Stasek, pomóż mamie. A pani Krystyny tu nie ma? Krysia dzisiaj u swojej córki. Ty z jej muszę trochę dać łód podsądź ode mnie. Stasek, siadaj. Mira do kuchni. Ja pomogę, mamo. A co, twoja chora? Czy ja w końcu coś dostanę do jedzenia? No dobrze, ale co pomóc pani Kaśko? Zawadź ze zupą siebie i chleba przynieś. Samaś ten chleb piekła? A jak inaczej? A ty, Mira, ty spieces? Nie, u nas Stasek piece, ale według pani przepisu. No, ale i se wziąć żyletę, Stasek. Ja nie mebel, żeby mnie brać? No to i syćka wiemy. Co mi skąpi z tej zupy, Mira? Dalej mi tu więcej. Dobra kwaśnicka, dobro. To mojej siostry, the best. A ty co, przeżegnać się zaboczyłeś? W mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego. No godojcie tu, młodzi. Robicie tego jakiegoś młodego gazdę? No wysopora, tylko bez bredni. No, my to się jeszcze urządzamy. I na razie dzieci nie planujemy. To znaczy, dokąd się nie urządzimy, to... A od kiedy to się dzieci planuje? A dzisiaj kobiety są oświecone. Ty chcesz powiedzieć, że bardziej oświecone niż są, Pan Bóg? Nie ma tu co dyskutować. Sprawa jest prosto. Będzie mały gazda, będą mi dudki. No coś takiego. Ja was tych dudków nie potrzebuję. Mireczka, daj spokój. Wuju, my teraz mamy jechać tą naszą podróż poślubną, to popracujemy. Staszek? No chyba, że tak. No to kato w końcu jedziecie. Ja zdecydowałem, że na Bali. A Mirecka ty zlubi. Nie wolicie do Krakowa? No i na Kraków to nas jeszcze nie stać. Jak nie stać? Na jakąś balę to tak, a na ojczyznę to nie? Wie pani, Polska teraz droższa niż wcasy w Indonezji. A może i coś w tym jest, bo w Chorwacji też było to nie jak w Polsce. To co jest?
Stasiu, skład do barku. Po cytrynówkę mojej siostry. Ale jak po cytrynówkę? Pod kwaśnicę? Okazja jest woźnicę jako kwaśnica. A jako okazja? Zaraz uwidzisz. Mira, pomóż z tymi kieliszkami. To za co pijemy? Za rodzinę. To na zdrowie. Co by się nam darzyło? Jamen. A teraz posłuchajcie. Mnie Pan Bóg dzieci nie dał. I nie zole się, bo widać taki był jego plan. Ale mam tobie, Stasiu, bo odkąd twój ojciec nie zje, to tyś jest jak mój własny syn. Wiem, wuju, wiem. Wykształciłek cię, dołek ci pod zarząd moją fabrykę, to przyszłość moc zapewniono. Teraz z Mirą budujecie nową rodzinę. To znaczy się dla mnie szansa na wnuki. Wnuki? To będą moje, a twoje to bujeczne. To te wnuki muszą wiedzieć, ka są ich korzenie. To ja sobie tak pomyślał, zakupię wam mieszkanie w Krakowie. Dla nas? Naprawdę? Dla wnuków, łoguchliście. No to taki mój nasz ślubny prezent. Ale wuju, dziękujemy. No naprawdę. Mieszkanie jest na moje imię, ale jak mi urodzicie wnuka, to będzie na jego. Okej, pani Zosiu, to w takim razie czekam na informacji, kiedy wpaść, żeby zrobić zdjęcia pani mieszkania, dobra? No to lecę, pa. A po co ty masz dziecko fotografować mieszkanie pani Zosi? No to nie mówiłam ci, mamo, że ona chce wracać do Polski? No nie żartuj, na zawsze? No tak. Ale dlaczego? No bo po śmierci męża została sama. Dzieci nie ma, a w Polsce to przynajmniej jakiś tam daleki krewny jest. No i znajomi. Dobrze pamiętam, że ona z Łodzi? No i tam chcę kupić małe mieszkanko. Dlatego to tutaj mam jej sprzedać, żeby złapała trochę grosza. Na razie testuję rynek. Ciekawe, jak się tam odnajdzie po takim czasie. Polska się jednak bardzo zmieniła. A myślisz, że Polacy też? Ale w jakim sensie? No, mentalnym. Wydaje mi się, że może trochę tak, ale właściwie trochę, to... Tak? To znaczy jak? No nie wiem, może przez to, że Unia to jacyś bardziej otwarci niż kiedyś. Tak otwarci jak tutaj się Polacy, mamo. Czy ja dobrze wyczuwam sarkazm? Oj tam, tylko pytam, bo przecież nie wiem. Nie byłam w Polsce kupę lat. No ja tutaj, że tak ci przypomnę, za krótko jestem, żeby wyrobić sobie zdanie. Mamo, jesteś na fejsie w tylu polonijnych grupach, to nie czytasz komentarzy? Czy ja? A, czy czasami przeglądam dla rozrywki. Dla rozrywki? Nie no, proszę cię. Ten hejt, który poleciał po próbie rzekomego zamachu na Trumpa, albo po debacie, był taki rozrywkowy, twoim zdaniem? A daj spokój. Wiesz co, ja czuję jakąś kompletną bezsilność na te pokłady nienawiści. Ale to do ciebie ktoś tak pisze? Nie no, przestań. Jakie do ciebie, to co cię to obchodzi? Oj, mamo, nie udawaj, dobra? Dziecko, ja widzę to, co chcę widzieć. Resztą się nie przejmuję. Na fejsie tak samo jak w prawdziwym życiu. Ludzie zawsze byli podli wobec siebie. Nihil novi. No niby tak, ale wiesz co, chyba jeszcze nigdy polityka tak strasznie nie dzieliła jak teraz. Amerykańska i polska zresztą też. Tu cię boli. Ktoś znowu wylał wiadro pomyj na twoją ulubioną Kamalę. No bo jak można zarzucać jej, że jest prostaczką, że pieprzy farmazony, kłamie i tak dalej, a tego błazna Trumpa traktować jak zbawcę narodu? Naprawdę? No wiesz, każdy ma prawo mieć swoje zdanie. No oczywiście, ale może chociaż trochę zdrowego rozsądku? Choć cień jakiejś logiki, co? Agnieszka, nie masz ważniejszych spraw na głowie? Zdrowie Krzyśka, twoja praca, Adamo, no i znowu nie miałaś żadnych porządnych wakacji. A na Kamale sobie zagłosujesz i tyle twojej roli w tej całej śmierdzącej polityce. Dobra, mamo, wystarczy, bo w tej sprawie się i tak nie dogadamy. A, to słuchaj, bo to akurat dotyczy nas obu. Zostawiłam dziś wiadomość tej adwokatce od babci sponsorowanej. O, tak? Oma ciągle nie dostała papieru z zaproszeniem do konsulatu na rozmowę. Myślisz, że mogła je wyjąć ze skrzynki i na przykład, nie wiem, schować? Wiesz, z babcią to każdy scenariusz możliwy. Ale czekaj, przecież zapomniałam powiedzieć ci bombę. Już się boję. I słusznie, bo zapowiada się niezły cyrk, jak babcia zjedzie.
To raczej nic nowego, gdzie ta bomba? Wyobraź sobie, że wujek Krystek obiecał babci, że będzie z nim mieszkać. O matko, a z nimi, z Kaśką? No jak inaczej? A Kaśka co na to? Raczej nie wie, ale ja bym jej córcia nie uprzedzała. W żadnym wypadku. Nie mamy przecież prawa, by wszystko się wtrącać. No właśnie. Dobra, mamuś, to teraz ja się odwzajemnię bombą. Bo nawet nie zapytałaś o moje spotkanie z tą żydowską wnuczką twojego dziadka Gorca. O Jezu, myślałam, że jednak dałaś spokój. Po co ci to wszystko? Czemu to ma służyć? No ale skoro już zaczęłaś, to mów. Nie wpuściła mnie do domu. Żartujesz? Jaka bezczelna! A nie mówiłaś przed chwilą, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie? No ale wiesz... No właśnie, więc najpierw próbowałam się do niej dodzwonić, ale nie odbierała i nie można było zostawić message'u. No to jej za dwa razy wysłałam SMS-a i widziałam, że przeczytała, ale nigdy nie odpowiedziała. No, to już jest czyste chamstwo. No to postanowiłam pojechać i wyobraź sobie, otworzyła mi drzwi. Mam wrażenie, że od razu wiedziała, kim jestem, ale przedstawiłam się i poprosiłam o chwilę rozmowy, mówiąc, że jesteśmy rodziną, bo jej dziadek, a mój pradziadek... Ale przecież jej matka była adoptowana. Agnieszka, po co ty się w tym grzebiesz? Daj dokończyć. Ona tylko pokręciła głową i prawie wykrzyczała, że żadna rodzina, a z obcymi to ona nie będzie rozmawiała. I wiesz, zanim mi przed nosem zamknęła drzwi, to chyba splunęła. Wysłuchali Państwo 85. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Renata Romanek jako Krystyna, Anna Granat jako Kaśka, Iwona Duszek jako Sabina Sabatier-Patel, Anita Modrzejewski jako Iwon, Renata Granat jako Mira, Bartłomiej Jałocha jako Staszek, Wojciech Dorula jako John Coyce. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karolina Rogus-Namiotko. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała Mikusia-Niedźwiadka i Adama Glinki. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, 630-372-5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630-335-1686.